Chcę wam pokazać coś mega grubego w tym momencie. Zakradnę się? Zobaczymy. Zobaczymy, czy się zakradnę. Jest. Zobaczcie, co tu się... Pagani Zonda. Ostatnia wyprodukowana sztuka Pagani Zondy. To jest 760 w wersji bez dachu. Ja pierdziele. Zobaczcie, ej, on jest chyba otwarty. Dobra, zgrywam się tak naprawdę. To jest bardzo znajomy dla mnie samochód i samochód znajomego, który akurat ukrywa się gdzieś. Tak naprawdę ciężko wyliczyć, ile jest warte, bo na pewno jest nie na sprzedaż. Cudowna sprawa. Dotkniemy sobie? No ja nie będę sobą, jak nie dotknę. Zróbmy to. Ja cię słynę. Zajebiście. Dotykałem Pagani. Jaram się. Myślę, że każdy z was by się cieszył na ten widok, a ja, mimo że gdzieś tam z tymi autami obcuję, no to nadal cieszą mnie jak dziecko po prostu te samochody. No szczególnie, że jest to tak limitowany wóz. Naprawdę piękny. W środku zobaczcie, jak wykończony. Tutaj drewniana kierownica i dwukolorowe wnętrze. No, pachnie nowością. Bardzo, bardzo niewielki przebieg samochodu, ze znikomym w zasadzie przebiegiem. I no, jest to gratka dla kolekcjonera, który jest właścicielem tego auta. No ja już nieraz mówiłem, że gratuluję i zazdroszczę, bo pamiętam w ogóle z Kamilem, jak siedzieliśmy jeszcze 3 lata temu przy jakiejś tam kiełbasie i deseserów i gadaliśmy o tych planach. Kamil miał takie plany, żeby zrobić coś takiego. A teraz oficjalnie otworzył showroom w Monachium i możecie namacalnie zobaczyć te auta. To jest włoska manufaktura i Horacio Pagani. Dopiął swojego na tyle, że marka jest uznawana na całym świecie za taką jedną z najbardziej, jak nie najbardziej, spektakularną i taką unikatową na świecie. A zobaczcie, co stoi obok. Obok stoi coś jeszcze ciekawszego. To jest pierwsze Pagani Zonda wyprodukowane. To jest Pagani Zonda 760 RS. Bardzo torowa wersja. Samochód, który waży 1200 kg. I oczywiście te 760 koni, które je napędza, bardzo szybko przyspiesza. No, 3 sekundy do setki to was nie zdziwi, ale to, jakie prędkości on robi później, to jest coś niesamowitego. Prędkość maksymalna tego samochodu to jest 365 km na godzinę i przejechać takim autem nawet ponad 3 paki po prostu, a wiem, że mój przyjaciel jeździł tym, nie wiem czy tym konkretnie egzemplarzem, ale robił takie prędkości. Kurde, patrzyłem na te nagrania, pełen podziwu. No i tutaj oczywiście też nie może się obejść bez pomacania. I tu już swój ślad, już swój odcisk zostawiłem. Naprawdę, odbiera mi to mowę. Jest to przepiękny wóz, przepiękna fura, cała w karbonie. Zobaczcie, obejdę ją do środka. Muszę tutaj trochę się skupić, żeby nie dotknąć nic. Wszystko w karbonie. Co świetne, podkrywa silnika. Z tyłu otwiera się poprzez takie wypięcie skórzanych pasków i to wszystko leci do tyłu. To jak on się otworzy cały, wygląda jakby tam jakieś jajko Fabergé po prostu się otwierało. Żeby otworzyć Pagani Zondę, trzeba otworzyć najpierw drzwi, potem tym skórzanym paskiem rozpieczętowujemy, jakbyśmy spodnie zdejmowali. Ciekawa procedura, bo tutaj teraz ten czerwony przycisk trzeba kliknąć i klapa bagażnika, osłona silnika otwiera się do góry, pokazując nam. To, na co patrycie teraz, to jest coś, co jest nazywane dziełem sztuki wśród takich motoryzacyjnych wielbicieli i miłośników. Przepiękny samochód, zawieszenie na wierzchu. I tu wszystko tak głośne, Kamil przed chwilą powiedział, że dosłownie ciężko się usłyszeć na fotelu pasażera. A tu podpis Horacio Paganiego, twórcy tych legendarnych samochodów. Pierwszy raz będę siedział w Pagani. Naprawdę trzeba się namęczyć, żeby tu usiąść. Jest. To jest manual 7-stopniowy? Genialnie wygląda. Jeździłeś już tym autem? Jeździłem nim jako pierwszy. Jako pierwsze ever. Jak to jest prowadzić takie auto w manual w ogóle? To jest trudne, czy raczej jest pogorszenie? Może nie jest trudne, ale na początku się po prostu boisz po prostu tego samochodu, dlatego że przy takiej mocy i skrzyni manualnej to nie jest łatwy samochód w prowadzeniu, okay. Aczkolwiek jak już go wyczujesz, no to jest po prostu genialny samochód. Tutaj jest to wszystko wykonane, to jest wszystko... No jak na jakimś jachcie. Tak.
Totalnie. Wszystko w drewnie. Połączenie z białą skórą. Tu nawet radio jest? Tak. Jest Sony. No, niesamowite. Kierownicy niestety skrócone. Licznik wyskalowany do 400 na godzinę. Ile maksymalnie leciałeś? Przyznaj się. Ja to wiem, że ty miałeś tam swoje prędkości. Tym nie, ale Huawei Robis jechałem powyżej 300. 327, 328, więc... To już jest prędkość godna. To już jest prędkość, tak. To w sumie mój rekord prędkości, szybciej nie jechałem. I ostatnio na torze jeździłem za pasażera Huawei R, to też tam było porządne przeciążenia od 320 hamowanie do 100 zakręt i... Generalnie, jeżeli widzicie Pagani w Polsce jakiekolwiek w przeszłości, w ostatnich latach, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że ten człowiek jest odpowiedzialny za to, że je właśnie widzicie w Polsce. Może nie za to, że widzicie w Polsce, tylko są duże szanse, że nie mogłem jeździć o tak. To prawda, to po pierwsze, ale no nie oszukujmy, nie bądź też skromny, że mocno się przyczyniłeś do tego, że te auta do Polski wjechały i były pokazywane w Polsce, szczególnie na eventach, na których wspólnie byliśmy. Zgadza się, chociaż w Polsce mamy kilku właścicieli Pagani, którzy są Polakami. Ja osobiście znam trzech lub czterech Polaków, dokładnie nie pamiętam. Którzy mają Pagani, ale nie jeżdżą nimi w Polsce po prostu. No właśnie. Jeżdżą nimi za granicą, na Lazurowym Wybrzeżu albo na jakichś właśnie eventach. Właśnie sam byłem zaskoczony tym, że jak byłem na takiej imprezie Pagani Raduna, czyli zlot po prostu właścicieli Pagani, to spotkałem czterech Polaków tam, więc... Można było się dogadać po polsku. Tak, więc można było się dogadać po polsku, więc Polska ma się czym pochwalić zdecydowanie. Przecierasz teraz ręką plakietkę, to jest taka tabliczka upamiętniająca właśnie tą wersję Roadster. To jest jedyny Roadster? Tak, to jest jedyna 760 Roadster. Jest to ostatni wyprodukowany z 5 sztuk. Tam mamy pierwszy, tutaj jest ostatni. Przez 10 lat wyprodukowali tylko 5 sztuk, więc średnio 1 na 2 lata. No to ciężko im idzie. Te wszystkie przełączniki wyglądają jak z jakiegoś F-16 totalnie. Nawet światła awaryjne są takim przyciskiem bezpieczeństwa, którego lepiej nie dotykać. I to wszystko działa tak bardzo, bardzo mechanicznie. Genialny w ogóle konstrukcyjnie samochód. Który to jest rok? Wiesz co, to jest 2022 rok. Został odebrany w 2020 roku, w drugim roku. Produkowany był przez 3 lata, na ciekawostki. Jest to wyjątkowy projekt, dlatego że... Wnętrze jest chyba indywidualne, mówiłeś, tak, nie, poza kamerą. W ogóle cały samochód jest indywidualny, dlatego że i z zewnątrz ten kolor polerowanego aluminium, to jest karbon w kolorze polerowanego aluminium. To jest karbonowe wnętrze? Karbon, tak, zewnętrzne? Tak. Co ty mówisz? Tak, to jest wszystko karbon, to jest wszystko karbon. To co, to tutaj? Tak, to jest karbon. To jest karbon zrobiony w polerowane aluminium, dokładnie. trochę zatkało. To w ogóle nie wygląda jak karbon. No jest pomalowane, to logiczne, że nie będzie wyglądało, ale w życiu bym się nie spodziewał. Wiesz co, powiem ci, że ja widziałem w swoim życiu około, nie wiem, około tam 30-40 różnych Pagani. I to najfajniejsze? No, dla mnie to jest najfajniejsze. Jeszcze jest, teraz ostatnio jak byłem na Goodwood Festival, jest jeszcze taki One of One Epitome, to tamten też jest numerem 2, ale dla mnie ten jest numerem 1 zdecydowanie. Nasuwa mi się takie pytanie, jaka jest wartość takiego samochodu? Grubo powyżej 50 milionów złotych. Ja myślę, że około 70, nie? Dlatego, że najciekawsze w tym samochodzie jest to, że on jest jeden samochód. Jest jeden, on jest nie do sprzedania po prostu, nie? Więc ja tego nie czaję. On nie ma swojej ceny po prostu. On musiał być po prostu naprawdę, nie wiem, oferta pewnie na poziomie, strzelam w tym momencie, bo 100-150 milionów złotych? Myślę, że około tak, że około 100 milionów to mogło no być ale kto da tyle pieniędzy za takie coś? Kiedyś na pewno ktoś da no tyle, pewnie tak, dlatego no, że samochód, który stoi tutaj przed nami, kosztował w 2012 roku, w ogóle ciekawostka. 1,5 miliona euro? Tak, 1,5 miliona czy 1,4 miliona. A teraz tyle samo co ten? A teraz tyle samo co ten praktycznie, może troszkę tam mniej, ale... Zatyka mnie, jak myślę o takich kwotach. Ale to są kwoty tam, za tamten też powyżej 50 milionów złotych w tym momencie, więc bo to jest 2012 rok, bo tamten jest pierwszy z tej serii, więc... Nigdy w życiu nie siedziałem w całej historii mojej kariery zawodowej, programu High Five, nie siedziałem w tak drugim samochodzie.
20-30 milionów jeszcze było osiągalne i było realizowane, ale to jest pierwszy samochód powyżej tej kwoty. I w głowie mi się nie mieści, że można jeździć po drogach publicznych tym samochodem. No a można, bo jeździcie tymi autami. Tak, jeździmy, ten ma już 560 km przejechane. No to dość sporo jak na Pagani. To jest dość sporo jak na Pagani. I w sumie połowę tego przebiegu zrobiłem sam. Tego samochodu po prostu tak nie sprzedaje się po prostu, nie wiem. Na mobilach. Na mobilach, Otomoto i tak dalej po prostu. I tak każdy z każdym się tam zna i... No i zazwyczaj te samochody już są po prostu w rękach po prostu takich ludzi, którzy raczej nie sprzedają, nie mają potrzeby. Zazwyczaj, jeżeli ktoś ma limitowane Pagani, które jest tam 3 czy 5 sztuk, no to nie jest jego pierwsze Pagani, no bo tak po prostu Pagani nie sprzedaje też samochodu ludziom, którzy nie mają jakiejś tam historii. Nie? Dwa auta za łącznie okolice 130-140 milionów złotych. Nierealne to dla mnie jest. Nierealne. No i na koniec jeszcze muszę sobie zrobić kilka fotek z tym logo, no bo to jest coś, czego pewnie już szybko nie powtórzę. Chociaż jak będziesz któreś kilometry robił tym autem, to uśmiechnę się do ciebie, żeby się przejechać na fotelu pasażera. Dzisiaj miałeś okazję, ale się spóźniłeś. Posłuchajmy, jak brzmi 760 koni w V12 od Pagani. Będę musiał uszy zatykać, czy nie? Zobaczymy. Dobrze brzmi. Tak brzmi 70 milionów złotych, aż mi się ręka trzęsie. Jestem w szoku cały czas, jak mocno wartością stoi ten samochód. Tytanowy wydech i ta V12, która jest oczywiście z tyłu umieszczona. Moi drodzy, musicie to zobaczyć. Zobaczcie, jestem w tym momencie w hotelu. Tutaj kilkadziesiąt pokojów. Zwykły hotel, nie? Bynajmniej. Panie i panowie, Motor World Munich. I ten podwieszony bolid Formuły 1, to wszystko wygląda tak nieziemsko. Na wejściu w pierwszych metrach widzimy od razu cztery sztuki Bugatti Chiron. Tu akurat Pure Sport. Niesamowicie drogi samochód. On jest wystawiony na sprzedaż. To jest 5,5 miliona euro z podatkami, oczywiście bez akcyzy do Polski, jakbyście chcieli kupić, no to pewnie z 25 baniek trzeba położyć. Ten konfig jest niesamowidziłem tamtą konfiguracją, biało-czarne, zaraz do tej pandy wrócimy. Tak wygląda w środku. No ciekawy jestem, jak się jeździ takim niebieskim egzemplarzem, chociaż czarną deskę ma rozdzielczą, więc na szczęście nie odbija światła słonecznego. Ja w tym białym miałem ten problem, bo miał też białe wnętrze. Ten z kolei ma czarne wnętrze, to jest inny egzemplarz. Tamten egzemplarz, który wam pokazywałem, którym jeździłem po Warszawie, był z białym wnętrzem, więc to zupełnie inne środki, inne egzemplarze. Ten Pure Sport, przepiękny, jeszcze piękniejsza maska, koła też bardziej prestiżowe, bardziej takie scharakteryzowane na aerodynamikę. Przybliżę wam, żebyście widzieli. To, co wam chcę pokazać, to jest Mercedes AMG One. Samochód, który tydzień temu widzieliście już u mnie na YouTubie. Jeżeli nie widzieliście tamtego materiału, wróćcie do niego, bo pokazuję to auto w Łodzi. Ten samochód pokazywałem wam w Łodzi. Pewien gość Polak, który... A zresztą zobaczcie materiał sami. To jest jeden z pięciu na świecie Mercedes AMG GT Speed Legend. To jest samochód, którego nie zobaczycie, myślę, na drogach zbyt szybko. W tej specyfikacji jest tylko jeden na świecie z tym kolorem. Auto, które ma 850 koni mocy, wygląda genialnie. Wygląda tak nietypowo, trochę jak SP2, Ferrari oczywiście, ale no nic nie pobije designu tego samochodu. I to, że on ma 850 koni, to jest warte zaznaczenia, no bo zwykły AMG GT ma jakieś tam, wiecie, 550, 570 koni, tu GTR Black Series. Ten samochód wyjechał z Warszawy dosłownie kilka dni temu. Tutaj DTM w elektryku. Wygląda genialnie ten zielonkawy samochód, ale niestety jest w elektryku, dlatego hatfu na te samochody. Naprawdę, te samochody w elektryku to jest w ogóle straciły cały urok. Tu macie na przykład V12, to jest DB11 w coupé. Aston Martin piękny, tu kolejna V12, tym razem taki Batmobile, który bardzo pięknie wygląda. No, genialne auta. No i Huayra, Pagani Huayra BC, która zdobi pięknie ten salon. To jest takie auto wystawowe.
bardzo dużo karbonu, piękna manufaktura włoska, ręcznie robione samochody i genialne, genialnie skonstruowane pod każdym względem. Tutaj jest bardzo wiele rzeczy do zobaczenia. Tu na przykład lata 2002, z tego co pamiętam, niesamowity egzemplarz z 3-litrowym silnikiem, bardzo lekki, ale też wąski samochód. No teraz te bolidy są troszeczkę inne. A tu kolejna V12, niesamowita G-klasa. To jest auto, które nie mieści mi się w głowie, bo to jest kwadrat z takim otwieranym dachem. Takie cabrio, można powiedzieć, w Maybachu. Limitowane. Tu wszystkie auta są tak limitowane, że ja, który mam od wielu lat styczność z takimi autami i jeździł niejednym takim super czy hypercarem, jaram się na każdym kroku. Cały w karbonie. Top Car Design. Jeden z 7 czy jeden z 13, już nie pamiętam dokładnie. Chyba 7 z 13. Zobaczcie, macie Speedtaila. McLaren Speedtail. Wow. Z tej strony lepiej go widać. Wow, wow, wow. Z otwartą maską. Kurczę. Cudo. Tu kolejny Bugatti. Czekajcie, z tej strony będzie je lepiej widać. Kolejny Chiron. Mam nadzieję, że film wam się podobał. To wszystko. Do zobaczyska. Trzymajcie się. Cześć. No dobra, ale to jest dziwne. Myszy w takim salonie.